chwileczkę, bo włączam się do ruchu, a lustro krzywe jest tak krzywe, że nic nie widać. To znowu ja. Szanowni Państwo, jadę po raz kolejny w myśl mojej ustawy, uchwały nawet, że jak ktoś mieszka daleko, na przykład na Pomorzu, Mazurach, czy tak tym razem w Poznańskim, Poznańskiem się mówi, nie lubię tego końcówkowego, nowoczesnego za przywilejowania. Jadę komuś obejrzeć coś, to sobie widzu znalazł na internetach, na Automoto tym razem, a że ma 370 km, a ja mam zaledwie 25. Jadę mu to zbadać za parę złociszy. Co i tak się widzowi opłaci, bo on ma, jak wspominałem, 370, a nie zawsze produkt opisywany w Automoto na Automoto zgadza się opis ze stanem faktycznym po przybyciu na co? Na miejsce. Ostatnio jak byłem w Zawierciu, oglądać komuś, Olsztyn, trzymam za was kciuki, że znajdziecie w końcu coś ukochanego w Zawierciu, ale widzę, jak dzwonił do się okazało, komisanta, powiedział, że pan Zaremski taki ze Śląska przyjedzie, komisant, ja się z nim umawiałem przez telefon, mówi, a spróbuj pan coś nagrać z tego oględzi, jak coś się pokaże, ja pana oglądam, jak coś się pokaże w internetach, panie, do sądu, o tir, no musiał jakoś wyjechać. Spoko luz, pełno ogórki. A że duży ma zawsze pierwszeństwo, tym bardziej w takim zderzeniu szans bym nie miał. I na tamtych oględzi niestety nie ma filmiku, bo komisant. Ale i tak powiem wam, nie było co oglądać, bo nawet nie zdecydowałem się na jazdę próbną. Bo halo do widza, mówię, proszę pana, ale nie wiem, czy ma sens jechać, bo to. Proszę pana, jeszcze to. Ale jak to łyse? Jak ścięte? Jak cztery kolory? Jak dziura w fotelu? Panie, zdjęcie na internet? Perfekcja! Ja razem, drodzy Państwo, jadę oglądać, wziąłem czapkę swoją ulubioną, jadę oglądać motocykl, nie jakiejś szalonej pojemności, natomiast jadę oglądać coś, co widzu Honda czy Yamaha, gdzieś tu mam linka, z panią szalonością mówiłem na godzinę 18. Jadę obejrzę, zobaczę, mam nadzieję, że pani nie jest komisantką, bo jadę pod chatę prywatną zupełnie sprywaciowiałą i mam jeszcze 16 minut czasu, zatem policja mnie ściga, zobaczymy, czy uda się, ale już pan jest na rowerze listewkę, z 1,5 metra wystawała za siodełkiem i tyle samo wystawała, dwie trytytki czy gumą do ramy przytwierdzona, tyle samo stawała z przodu, bez chorągiewki. Dziwnie wygląda bez chorągiewką na tym rowerze, wiodąc ładunek długi typu dłużyca. Drodzy Państwo, jadę oglądać brykę. Jak coś gdzieś tam macie, a jesteście z daleka, byłem też S-Maxa oglądać, ale nie zdążyłem. S-Maxa gdzieś pod Tarnowem, tam miałem kawałek. Byłem też oglądać coś w Opolskiem znowu, krucafix. Opolskiem byłem oglądać. Z tego tak, w Zawiercie nie kupiono, bo katastrofa, S-Max nabyty, ale miał daleko, znaczy miał za Warszawy, Tarnów, ja miałem bliżej, poza tym Wizu po niego pojechał, natomiast ten z opolskiego Peugeot 307 to był staruszek, 10 rok, dobrze gadam, 307 czerwony, z panoramką, to był auto z Niemiec, gdzie sprzedawca totalnie panoramka nie znał, ale widzu zaufał panu Rumkowi, znanemu wam z telewizorów, i po auto wysłał swoją labetę, bo tamten nie miał rejestracji, chociaż sprzedawca przysięgał, że można tym autem wracać na kołach, co nie do końca jest prawdą, do końca nie jest prawdą, można by kupić sobie ubezpieczenie i jechać, ale kici, taś. Czekajcie, wbiję sobie teraz nawigator, bo jestem już gdzieś blisko. A dokładnie nie wiem, gdzie mam się, jadę na przystanek. Założę Google Plus, moje ulubione dwuszkłowe okulary o wartości plus 2. I zobaczymy, co się urodzi dalej. Czekajcie. A już będzie fajna relacja z motocyklowego jeżdżenia. Ciekawe, że dają mi się motocyklem przejechać, bo wiecie, motor można, tak zwany motor można położyć podczas jazdy próbnej i wtedy winny jest kto? A to jest właśnie życie. Dobra, nabieg ustawiony. Dacie wiarę, że ulica Kanarków
Nie wiem, widać mnie? Mam na połowie ekranu nawigator. Czy to się nagrywa, czy też nie. Więc nie gada do mnie. O, czerwone. Za 150 metrów skręć w lewo. Czyli? Skręć w lewo. Czyli? Następnie skręć w prawo. Co to, kurwa, Zakopane tyle zakrętów? Pamiętajcie, gdzie jedziemy. Copka przygotowana. Ta copka była na Krecie. Ta copka była na Santorini. Ten kask był, proszę Państwa, na wyspie Milos. Był w Atenach dwa razy. Był na Lewkadzie ten kask. Ten kask był też na Zakynthos dwa razy. Był na Kefaloni wyspie. Na Korfu nie był. Gdzie jeszcze był? Znacie jakieś greckie ciekawe? Grecję przejechał kilka razy. Jebaniutki. Skręć w prawo. Następnie skręć w lewo. Czyli? Ślepa. Ubezpieczenia. Czyli Tajaris w lewo, czyli Szafranów. Jedzie pani szanowna tym... Jezu, umrę zaraz. No i jedzie czołóweczka. Dziękuję, dziękuję. Pani Pogrado... Ciulnie mnie, Jezus Maryjo. Pogradobiciu. Mądek. Wignale, noż ty. No i co, dobrze jadę? Szaf... Skręć w lewo. Następnie... Miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Kurczaki. Jesteś z powrotem online. Godzina przyjazdu została zaktualizowana. Czego to miało być? Szafranów. Ja kanarków mam jakieś, tak? Czekajcie, chyba nie jest dobrze. Szafranów to nie kanarków, chwileczkę. Kieruj się na północny wschód. Następnie skręć w lewo. Ach, chyba jesteśmy źle. Mówiłem, że to jak w Zakopanem. Zakrętów tysiące. Szafranów. Szafran to jest, proszę Państwa, roślina. Nawet zioło. O, zioło, zioło. A kanarek to jest takie żółte, co ćwierko w klatce. Nie wiem, dlaczego Abdullahy na swoich stanowiskach sprzedażowych mają co drugie budce typu... Skręć w lewo. Następnie skręć w lewo. Kukułcza, a blisko! Ale wąsko, ciasno, lustra nie ma. Abdullahy mają mnóstwo pasieki, to nie jest to. Skręć w lewo. Właśnie... Następnie miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Ptaszków. Pani z pieskiem. Zapytamy. Dzień dobry, przepraszam, Kanarków ulica. Tak. Dziękuję pięknie. Dzięki. Jezus, jako uprzejmo kobiecina. Kanarków 5, tak? Wypatrujmy bryki. Miejsce docelowe jest... Po lewej... Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Może jakiś na domach numery, czy coś. Chyba, że bryka stoi w grudku. Po lewej, czyli tutaj? Uwaga, zły pies. No to śmy kupili. Uwaga, zły pies. Umrę zaraz. Czemu chaty nie mają numerów? Naprawdę, dajcie jakieś numerki na domy swoje. Jeszcze mi Audi potrzebny jest, naprawdę. Dzięciołów teraz ulica. Dzięciołów, tak? A ty nie dam rady, umrę. Wywiozą mnie. Pójdźmy tą korsę, zjadę na bok. Nie jest łatwo znaleźć kanarków. A tu 17, no to trzeba chyba cofing. Motherfucking. Może wam oszczędzę, co tego? Patrzę, Niagroman błądzi. Do widzenia. Mam nadzieję, że to jest tutaj. Jak na filmie o cygonach, kurde. Chątka taka, troszkę przyrdzewiał, a kładzik jeszcze jest. Ten zły pies jest? Jest sztuka. Zawsze jest to Honda, no za cztery koła, czego się Państwo mogą spodziewać. Nie
na jakieś szaleństwa. Czy nie hula, ale podobno jest zapasowy jakiś. Zapalił do strzału. Suchy napęd. Naszmarowany trochę luźny, ale nasmarowany. Zęby. Jakby nie z tego. Od tam od zawsze, tak. U 60. Kawacik. Stacja gazowa. I tam są motocykle serwis. Do żywca tą stroną mało. Do szwagra, do Rybarzowic. O! Szwagier w Rybarzowicach. Lagi w oleju. Sekundeczkę. No też zrobimy. Drobiazg. Licznik. Jakiś zapasowy podobno licznik jest do niego, oryginalny. Jest, dobra. Takim pierdziochem się. Tarcza już. Lustro jedno, customowe. Wszystko z tej strony, wszystko z tej. Tu ma wszystko, owiewek nie ma. Ten drobiazg. A to potem na oryginał jest to, nie? Dobra. No i szafa gra. Jak sami Państwo zaobserwowali, widzu z pięknej poznańskiej krainy nie będzie pojazdu, chociaż pojazd markowy. Czy nie wiem, czy szef miał na imię Marek, ale dzwoniła tarcza. Na tarczy jestem uczulony, mam też dzwoniące, nitowane tarcze. Dzwoniła tarcza. Tarcza pofalowana, czyli zdarta już od milionów klocków, a tarcza wciąż od nowości pewnie. Tarcza dzwoniąca, albo te nity się kulką tam przeprasowuje, a jak to nie pomaga, trzeba zmienić tarczę przednią tylną, obydwie dzwoniły. Trzeba zmienić kloce. Opony łyse, twarde. Lagi widzieliście, lagi lejące, to są lagi. A to są te przednie amortyzatorki, takie, z których się kidało. Może rosiło, jednakże 4000 trzeba za brykę wydalić, bubulić, co jednak jest kasą jakąś tam. Co tam jeszcze? Napęd, łańcuch był zbyt luźny, chociaż wzorowo nasmarowany. Ciekawostką było to, że państwo szanowni byli po remoncie silnika, właściwie ten motocykielek malutki był po remoncie silnika, był, jest. Palił terkotał cudownie, wydech akcesoryjny, akcesorium takie mu dali wydechowe, tak pyrkoł, niczym Witold Pyrkosz, bardzo proszę. Jednakże jak się robi remont silnika, szanowna pani mówi sprzedająca, szanowna też pozdrawiam, który nie chciał wyjść z domu, bo akurat po południu, bo miał drzemkę o godzinie 18. Dżemacz! Mam trójkę nastolatków w domu, wiem, znaczy jeden, prawie na 100, bo 10. Kurwa, drzemka to jest ulubiona część dnia. W nocy nie bardzo. Nie wyjdzie przed kupujący pan Zaremski, nie wyjdzie, akurat tnie komara. Kurczaki. O czym mówiłem? Miałem być do niego owiewki, komplet dodatkowego oryginału. Okazuje się, że owiewki zaginęły niespodziewanie w jakiejś totalnej katastrofie pandemicznej. Ależ trudne skrzyżowanie. I kurde, zadzwoniłem do widzów, przedstawiłem historię, wysłałem kilka zdjęć najciekawszych tematów z tej sztuki. Właśnie, jak się robi remont silnika za półtora kołacza, nawet z takiego tuk, to ma się na to kwity. Kwity są niezbędne dla kupującego jako dowód, potwierdzenie,
że remont silnika był robiony, gdyż nie da się organoleptycznie... Cholera. Dorotnie. Nie da się organoleptycznie stwierdzić językiem, czy ten... Tell me why ty hamujesz! Widzieliście kiedyś Cordobę? Lok 9-7 na oko, która ma tuk, tuk, dwa parktroniki z tyłu. Pewno kupił, sprzedam właśnie 4, ale rodzinne. I zamontował dwa. Dobre dwa, lepsze dwa niż nic. Ty, ma się kwity na remont, ma się kwity na zmianę oleju, pieczątkę się przybija, kartki się wiesza, może nie na motocyklu. Ale kuźwa, no nie, no lipa, 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 lipa. Odradziłem zakup, przedstawiłem, co jest do roboty. Podobnie jak z samochodem z zawiercia, o którym mówiłem onegdaj nieco ciut wcześniej, którego się nie udało nagrać, bo pan komisant był jakby śledził ewologii, nazwijmy to oględnie. Jakby nie było, mu w smak to, że mieli koło wysłać jak Zaremskiego. To nie fart. Właśnie mnie wysłano, mnie wydelegowano, mnie wyselekcjonowano, drodzy Państwo. Jestem na rondzie, wyłączę się, bo kask się nie przydał, miałem odbyć jazdę próbną, ale jak zobaczyłem stan techniczny bryki, ile trzeba włożyć jeszcze. Ja rozumiem, że motocykl używany, ale urde, no. Gdyby kosztował 2,5 koła, po 8 nawet, to te 1200 zł można zainwestować w oponkę chudą. Można mu tam zrobić to, zrobić tamto, lagę uszczelnić. Także można kulką przelecieć, żeby się usztywiła, nie dzwoniła podczas jazdy. I ta wajcha od biegów, tam trzeba jakąś kropelką chyba podciągnąć, żeby to się wszystko i kupy, i pośladka, czyli duchy trzymało. Drodzy Państwo, jak ktoś ma gdzieś brykę na podorędziu, podkarpackie, Nowy Targ, góry opolskie, aż po Wrocławiu mogę podjechać, jak ktoś jest z Mazur. Zbadać na paliwko, na bułeczkę i mogę jechać. Wszystkiego dobrego. Pan Roman się żegna z Państwem szanownym. Czołem, cześć. Rondo, wyłączę się.